Z rozbawieniem i smutkiem, laudetur, laudetur, nie zapominajmy o tym, słyszę głosy takiego znużenia i znudzenia już Ukrainą, że niewdzięczni, że to, że tamto, że nie należy pomagać, bo korupcja. Posłuchajcie, przypominam takie kawały, jakie sobie na koloniach opowiadały dzieci, jak byłem malutki. Wariat, który ucieka z psychiatryka, przeskoczył 98 murów i chce wracać, bo zostały jeszcze dwa. A on już jest zmęczony. Posłuchajcie, my, Zachód, Polska, zainwestowaliśmy już tyle pieniędzy, tyle wysiłku, tyle energii w Ukrainę. My, Polska, kraj najeżdżany, gwałcony, ta nieszczęsna środkowoeuropejska, albo może wschodnioeuropejska z grzeczności, widzę Klaus Bachmann, nazywana środkowoeuropejską równina, teraz toczy proxy war. Tak, teraz toczymy wojnę zastępczą. Toczymy ją rękami Ukraińców. Jeśli ktoś ma wątpliwości, ja nie mam co do Rosji, ich stosunku do Polski, do krajów bałtyckich. Ale ja się zgadzam, Ukraińcy mogliby się ładniej zachować, jeżeli chodzi o odniesienie się do rzezi wołyńskiej, czy tam ludobójstwa wołyńskiego, jak kto woli. Mogliby rozumieć też kwestię tego, że wchodzenie do Unii będzie zawsze oznaczać konflikt interesów. Podstawą powinien być interes taktyczny, strategiczny i geostrategiczny Polski. A jest jeden. Wykrwawić Rosję na Ukrainie tak bardzo, jak jest to możliwe. Wykrwawić w aspekcie ludzi, których mają odpyty i w aspekcie sprzętu, żeby nie byli w stanie w przewidywalnej przyszłości zaatakować krajów bałtyckich i nas. Tym bardziej, że na horyzoncie jest Trump. A to się może, jak tutaj już N razy mówiłem, fatalnie skończyć. Zaangażowanie się w coś, słomiany ogień, a potem pozostawianie tego za cenę zmarnowanego wysiłku, energii, zasobów materialnych i niematerialnych, to jest cecha infantylizmu i infantylnych ludzi, i infantylnych narodów. Ukraina, powtarzam, niezależnie od sympatii czy antypatii do niej, w naszym interesie, interesie całej Europy Zachodniej, jest wspieranie Ukrainy tak bardzo, jak się da, i tak długo, jak się da, oby nie upadła. Bo następny w tym dominie, akurat tak, nie cierpiałem Kaczyńskich, nie ceniłem bardzo pierwszego Kaczyńskiego, ale jedno, co powiedział, w jakiś koszmarny, groteskowy sposób się sprawdza. No pamiętajcie, najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie. A kurwa, pamiętajcie, jeśli kraje bałtyckie, to niestety i my. I dopełniłby się ten odwieczny, straszny polski los. Dlatego nigdy nie rozumiem tych infantylnych dupków, które teraz ujadają na Ukrainę, czy chcą kończyć z pomocą wojskową i finansową dla Ukrainy. Ramen, proszę państwa.